Drodzy bracia i siostry, słyszymy dzisiaj czytanie, które jest fragmentem z Księgi Rodzaju. Pomimo tego, że to fragment z Księgi Rodzaju, ma on charakter proroctwa. Jakub gromadzi swych synów i przekazuje im swoją ostatnią wolę. Sytuuje Judę ponad wszystkimi. Wypowiada prorocką zapowiedź jego zwycięstwa nad wrogami. Potęga militarna Judy jest porównana do siły lwa. Jest to również zapowiedź ciągłości linii dziedziczenia, linii spadkobierców. Jej kontynuacją i wypełnieniem będzie Mesjasz, obiecany Syn Boży, o czym tak wyraźnie mówi początek Ewangelii według świętego Mateusza. Mateusz stosuje żydowski rodzaj literacki, tak zwany toledot, co dosłownie oznacza początki. Ten styl pozwala mu na przedstawienie powiązań genealogicznych Jezusa. Jego historia, pochodzenie Jezusa, to trzy dające się określić etapy. Pierwszy, od Abrahama, ojca narodu wierzących, do Dawida, fundatora Królestwa Judy. Drugi etap, od Dawida aż do trudnego okresu Izraela, jakim była niewola babilońska. I wreszcie etap trzeci, od wygnania babilońskiego do Chrystusa. Jezus nie tylko jest wypełnieniem historii Izraela. Jego genealogia to nie tylko spełnienie obietnic mesjańskich narodu wybranego. Jego ziemska genealogia jest zakorzeniona w początkach istnienia człowieka, w początkach istnienia człowieczeństwa i zmierza do odnowienia całej ludzkości. Jest to szczególnie widoczne w relacji świętego Mateusza. Widzimy tam cztery kobiety. Najpierw Tamar, która zostaje wdową, gdy umiera Er, syn Judy. Podstępnie uwodzi swego teścia i tym samym wchodzi w linię narodu. Druga to Rahab, prostytutka kananejska przyjmująca zwiadowców izraelskich w Jerychu. Ona również wchodzi do genealogii Mesjasza poprzez swój związek z Salmonem, pomimo tego, że Tora zakazywała małżeństw mieszanych z obywatelami zdobywanych miast i krajów. Trzecią jest Rut, Moabitka, która także z pochodzenia nie należała do Izraela. Staje się jego członkiem za pośrednictwem Booza, swego teścia, który spełnia wobec niej prawo lewiratu, przez co Rut staje się członkiem królewskiego rodu. Trzecia z kobiet to Batrzeba, żona Uriasza Chetyty. Wchodzi w linię Dawidową poprzez intrygę i zbrodnie Dawida. Bóg wchodzi w taką właśnie genealogię. Nieczystą, ale mieszaną. Bóg wchodzi w historię uwikłaną grzechem. Przyjście Mesjasza napełnia nas radością, bo to jest dzieło Boże, to nie jest dzieło ludzkie. Józef zapisuje Jezusa jako swego potomka, ale to Maryja go rodzi. Ona go poczyna. Przez kogo? Powie nam o tym jutrzejszy tekst. Jezus przychodzi z linii Dawida, ale nie biologicznie. On wchodzi w ludzkość i niesie całą ludzkość. Jego matka nie jest jak kobiety poprzedzające ją w genealogii. Ona jest cała czysta. Ta, która poczęła namaszczonego Zbawiciela. Oto, co jest ogłaszane w tym tekście przez wszystkie czasy. Tajemnica wcielenia, którą niedługo będziemy świętować, mówi nam, Bóg w Jezusie wchodzi do naszej historii. Historii naznaczonej grzechem, gdzie była manipulacja, podstęp, intryga. Jezus wchodzi dokładnie w taką historię. Taką historię przyjmuje i niesie ją ku wypełnieniu. To jest historia ludzkości chcianej przez Boga, który w Synu Człowieczym rodzi ją na nowo. Oto nasz Bóg, który przychodzi w ciele Syna Człowieczego, aby być Bogiem z nami. Jest to zatem nowa geneza, nowe początki, bo ten, który przychodzi, jest odnowicielem rodzaju ludzkiego wedle pragnień Bożych.
chwalmy Go i dziękujmy Mu za to, co czyni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.